Panzerbataillon. Macht euch bereit. Stay ready, Louis. Get ready, Louis. Cześć żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko, jak zawsze kapitan Rutajn i zapraszam na pierwszy odcinek serii C-Trap, czyli szybki raport sytuacyjny, moi drodzy, C-Trap skład 44, coś na zasadzie Flash News Hell Let Loose, który już jest na kanale, moi drodzy, od czasu do czasu będę wam rzucał właśnie taki szybki raport sytuacyjny z gry skład 44, no a dzieje się, dlatego że wczoraj zobaczyliśmy nowy plan działania, czyli nową roadmapę na najbliższe 6 miesięcy i oh boy, normalnie kapciuchy spadły z nóg. Jeżeli ktoś je nosi, jak nie, to skarpetki się wyprostowały. Moi drodzy, zanim jednak przejdziemy do kolejnych informacji i podam wam ich streszczenie, to bardzo bym prosił o łapeczki w górę, subskrypcję, dzwonek notyfikacji, pomaga to naprawdę w rozwoju kanału, nie boli, prawda, nie gryzie, no i oczywiście po obejrzeniu filmu możecie wrzucić komentarz. Moi drodzy, posłuchajcie, wczorajsze informacje były podzielone na te bieżące operacje, w koncepcji i przyszłe operacje i tego będziemy się trzymali, jeżeli chodzi o najbliższą, o tą roadmapę, o której będziemy rozmawiali, o te najbliższe 6 miesięcy. Czyli bieżące operacje, moi drodzy, to jest coś, co wpadnie jeszcze w przyszłym patchu, czyli już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Dodam wam tylko tutaj od siebie, że nota patchowa tej aktualizacji będzie miała 11 stron. No i z tego zrobię oczywiście oddzielny odcinek. Tutaj mamy C-Trap, przekazuję szybciutko to, co się dowiedziałem, to, co jest najbardziej istotne. Więc bieżące operacje, aktualizacja pancerna, mojej drodzy, nowy tryb gry, linia frontu, nowe środki, nowe siatki środowiskowe. Czyli zacznijmy od tego. Pierwsze 6 miesięcy prac nad grą twórcy spędzili głównie skupiając się na czyszczeniu kodu przy jednoczesnym ulepszaniu grafiki, wydajności map z rozdziału pierwszego. No i dzięki tym pracom w tej chwili to kontynuują, przenoszą to na dopracowywanie map z rozdziału trzeciego, więc zaczęli też dodawać nową zawartość, mechanikę gry, no po to, żeby po prostu pokazać, co potrafią. W następnej aktualizacji składu 44 twórcy współpracowywali z członkami społeczności moderskimi, czyli byłego Project Variety, aby włączyć prawie 40 nowych pojazdów z mechaniką jazdy czołgiem i zamontowanymi karabinami maszynowymi. Tak, moi drodzy, dobrze to usłyszeliście, 40 nowych pojazdów wejdzie do gry skład. I nie bójcie się, będzie to wszystko zgodnie z historią, nie będzie tam żadnych, kurde, Pink Skin i innych tych. Będzie to też oczywiście każdy pojazd, powiedzmy sobie, będzie dopasowany i wpasowany w mapy, w bitwy, zgodne z czasem i przeznaczeniem. Część pojazdów będzie dostępna tylko w trybie na przykład w pancernym, tam gdzie będą toczyły się walki pancerne. Co jest bardzo ciekawe, że ten karabin maszynowy wmontowany na maszynach, na czołgach, na pojazdach nie jest tylko dla picu. Ma on, moi drodzy, przede wszystkim umożliwić piechociarzom wskoczenie na pancerz i przemieszczanie się na czołgu, używanie tego karabinu maszynowego zamontowanego na pojeździe. Tak, moi drodzy, teraz czołg, załoga będzie oczywiście operowała czołgiem, będą nowe mechaniki, nowy sposób poruszania się tego czołgu, nowy sposób walki czołgiem, będzie też zupełnie inny wygląd w środku maszyny, a piechota będzie mogła po prostu wskoczyć i jako desant na czołgu pomóc mu w przebijaniu się. Myślę, że to będzie po prostu piękne, tak jak widzieliście na właśnie tym trailerku, który wam pokazałem. Właśnie jest to trailer, który jeszcze nie był publikowany,
będzie on, powiedzmy, że pojawi się on razem z nowym, z nową aktualizacją i to już bardzo, bardzo niedługo. Moi drodzy, na pewno zauważycie, wspomniałem o linii frontu i linia frontu to jest nowy tryb w grze. Celem tego nowego trybu jest skupienie rozgrywki wokół konkretnych zadań i celów, a nie na całej mapie. Więc moi drodzy, tutaj przede wszystkim każdy skład, każda drużyna będzie miała inny cel. I będzie to cel bliżej nieokreślony na samym początku rozgrywki. Jeden skład będzie musiał coś wybudować, drugi będzie musiał coś zniszczyć, trzeci skład będzie musiał zająć, powiedzmy sobie, dany obszar. I za każdym razem będą to inne zadania, przemieszczając się w głąb mapy. Bardzo ważne będzie rozmieszczenie sprytne fobów, ukrycie ich dla drużyn broniących, a co jeszcze bardzo ważne jest dla polskiej społeczności, to po prostu Wojsko Polskie, moi drodzy, które oczywiście było już w grze. Skład jest przemilczane przez wielu twórców na YouTubie, ale oczywiście nie przeze mnie. Jednak tu zostanie nam to uwypuklone, dlatego że pierwszą mapą, którą zobaczyliśmy właśnie w trakcie tego pokazu, było tam polskie wojsko. Piękna biało-czerwona flaga z orłem białym w koronie, moi drodzy. Więc tak, jak się chce, to można, a tego chcienia, powiedzmy sobie, twórcom składu 44 nie brakuje. Oni naprawdę pracują ciężko nad tą grą, więc nic, tylko czekać. Trzy mapy będą na początek dostępne w tej linii frontu. Będzie ich więcej, jednak to zabiera dużo, dużo czasu, żeby takowe, powiedzmy sobie, mapy od początku zbudować. Przypominam, całkiem nowy tryb gry. Mapy muszą być skonstruowane, zbudowane od początku. A skoro przekazuję Wam już wszystkie informacje, to warto też wspomnieć, że oprócz roadmapy w tym tygodniu również otrzymaliśmy nowy mod do gry z frontem wschodnim, moi drodzy. Wyposażenie, sprzęt, front wschodni, mamy Sowietów, mamy nację niemiecką i można to sobie ściągnąć za darmożkę. Już są serwery działające właśnie z tym modem. Na razie jest to jako mod, ale myślę, że po wprowadzeniu poprawek nie zdziwiłbym się, gdyby OWI wykupiło go i wprowadziło do, powiedzmy sobie, wersji gry głównej. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że OWI zrobiło już to w przeszłości z grą Skład. Nie wiem, czy pamiętacie, Australia też była modem do gry Skład i później została wykupiona i wprowadzona jako normalny content gry, więc tutaj tego też bym się spodziewał, więc mamy już Sowietów. No i co dalej, to sami zobaczycie. Dobrze, moi drodzy, a teraz co w koncepcji? Przede wszystkim rozdział trzeci, przeróbki, ulepszone funkcje i polecenia administracyjne dla właścicieli serwerów, dodatkowe warstwy dla map, optymalizacja i, powiedzmy sobie tak, polerowanie, przerobione też mapy treningowe. Więc, moi drodzy, prace nad poprawką grafiki i wydajności map z rozdziału trzeciego wciąż trwają. Będą przerobione, będą nowe modele budynków, nowe tekstury, nowe oświetlenie, umeblowanie wnętrza oraz ogólne ulepszenia grafiki, optymalizacja. Mówią twórcy, że postępuje to w szybkim tempie. No i super, i tak to zostawiamy, moi drodzy. Przede wszystkim zobaczymy te przeróbki bardzo szybko na mapach Carntown, Sandbar i Eglis. No, będzie się działo. Narzędzia administracyjne są już w fazie opracowywania. No i muszę powiedzieć, że tutaj twórcy bardzo ściśle współpracują z posiadaczami serwerów. O tym też myślimy, ale zobaczymy, jak się sytuacja dalej rozwinie i jako strefa działań wojennych właśnie takowy serwer do gry Skład 44 postawimy. Tylko musimy to wewnętrznie sobie zorganizować. To odpowiadając na niektóre pytania, kiedy ten obiecany serwer polski będzie. Będzie, jak się zorganizujemy, dopracujemy wszystko, to będzie. Będzie, moi drodzy. Zapewne zauważycie, że wspomniałem o przeróbce mapy treningowej, więc w planach głównie założenia są takie, by Arnhem Range, czyli tą mapę treningową, zrobić tam tak zwany kill house, zrobić, powiedzmy sobie, jeżdżenie pancernymi pojazdami i tak, żeby można było to, powiedzmy sobie, odwiedzić z grupą znajomych. No i oczywiście twórcy planują również dodanie tego
powiedzmy sobie, tego typu placu treningowego przed rozgrywką serwerową. Czyli jeżeli stoicie w kolejce na jakiś serwer, 10-15 osób jest przed wami, to w automatycznie dołącza was gra na, powiedzmy sobie, serwer treningowy, gdzie tam po prostu oczekujecie na dołączenie na ten właśnie serwer. I tam możecie razem z kolegami pobawić się czołgiem, zobaczyć co, jak działa. Wejść do killhouse'u, bo będzie killhouse, którym będą ogólnie rzecz biorąc wyniki, w którym będzie można taką drobną rywalizację utworzyć, ale to jak zobaczymy, jak już wejdzie, to wtedy coś w tym zadziałamy, ale to naprawdę będzie coś fajnego. To też było nam pokazywane w trakcie wczorajszego streama z przedstawieniem tej właśnie roadmapy, moi drodzy. No i przechodzimy teraz do plotek. Plotek było mnóstwo na temat tego, że Pacific ma wejść do gry Squad 44. No i nie są to plotki, moi drodzy. Pacific wejdzie do gry Squad 44. To oczywiście nie jest kwestia miesiąca, dwóch czy trzech, ale myślę, że do końca roku prawdopodobnie zobaczymy jedną mapę z nowymi trybami gry, zupełnie nową, i będzie się nazywała ona Iwo Jima. Co, moi drodzy, nowy teatr działań wojennych, tych map będzie na początek 3. Najpierw zobaczymy jedną, później po kolei będziemy dostawali następne mapy, no z tego względu, że budowane są one od podstaw. To nie jest to jak przerabianie, powiedzmy sobie, asetów, a tworzenie zupełnie nowych map, mechanik. No i tutaj na pewno będzie to konsultowane z, powiedzmy sobie, na serwerze testowym, z graczami, ze społecznością, więc moi drodzy, tutaj też nadstawcie ucho, warto jest zasubskrybować, warto wcisnąć ten dzwonek notyfikacji, dlatego że te informacje będą pojawiały się na bieżąco, tak jak i Flash News Hell Let Loose będzie się pojawiało, taki C-Trap z gry Squad 44 będzie pojawiał się na bieżąco na kanale. Więc moi drodzy, słuchajcie, Iwo Jima, pierwsza mapa, US Marine Corps, Pacific, no co więcej, nic, tylko czekać do końca roku i myślę, że prace będą szły pełną parą, tak jak i idą. Mnie po prostu wczoraj zwaliło z nóg 40 nowych pojazdów, nowe layery, nowe tryby, poprawki, a jak usłyszałem, że nota patchowa najbliższej aktualizacji ma 11 stron długości, no to po prostu, moi drodzy, chyba Team 17, czyli obecni właściciele gry Hell Let Loose, mają już prawo do tego, żeby zacząć się powoli obawiać swojego największego konkurenta. Słuchajcie, ode mnie to już wszystko. Krótki, zwięzły taki materiałik i taki krótki nie wyszedł, ale no tych informacji było jeszcze więcej. Wybrałem te najważniejsze. Oczywiście wszystko będzie pojawiało się na bieżąco, moi drodzy. Także słuchajcie, ode mnie to wszystko. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, notyfikacji. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Yeah, baby! Normalnie jak dziecko w sklepie z cukierkami, no pany! I to są efekty, które są w grze! To nie są efekty, które są z dupy! Detonacja amunicji. To jest po prostu przepięknie zrobione, no. Kurde belek, mam ciary po prostu. Przepiękny trailer, a najfajniejsze jest to, że to wszystko jest w grze.